Witam Was, kochani, w kolejnym programie Szybko, Zdrowo, Kolorowo. Jak widzicie, jest ze mną gość. Był już w poprzednim odcinku. Opowiadał o wodzie, co możemy wyczarować z wody, jakie fajne napoje. Dzisiaj opowie nam o kawie, co możemy z kawy zrobić, jakie fajne zimne napoje, sosy do warzyw, mięs. Cześć, Piotrze. Cześć. Witam cię w kolejnej edycji, kolejnym odcinku. Fajnie, że jesteśmy razem, możemy porozmawiać o kwestii zarówno też i wody, bo ta woda będzie cały czas się gdzieś tutaj nam przewijała, bo jest potrzebna praktycznie do wszystkiego i też oczywiście do dobrej kawy. Tak jak kochamy wodę cały czas pijemy, tak samo niektórzy z nas kochają kawę. Nie ma takiego fajnego rozpoczętego dnia bez kawy. Niektórzy się budzą od razu. Potrzebują kawy tego... takiego speeda. Tak, potrzebują tej energii, dlatego kochają kawę i pierwsze co robią, idą do kuchni, naciskają guzik i chcą mieć świeżą kawę przygotowaną od razu, do którego potrzebny jest oczywiście bardzo dobrej jakości ekspres do kawy, gdzie my takowe też pomagamy udostępniać, żeby każdy cieszył się taką kawą u siebie każdego ranka. Jeżeli chodzi o przygotowywane produkty dzisiaj, które będziesz nam serwował, to jestem też bardzo ciekawy, bo to będzie dla mnie nowa odsłona, jeżeli chodzi o kawę i ziarno. Pamiętam historię sprzed kilku lat. Zostałem zaproszony do pewnej firmy, która właśnie wypalała kawę. No i zawsze myślałem, że kawa od wieków, wieków jest brązowa. Kiedyś jeszcze pamiętam, jak było to takie młynki domowe były. Tak, i tą kawę się mieliło, potem się zalewało, parzyło. Tak. No teraz mamy fajnie, są ekspresy. Tak. Zapach, smak jest zupełnie inny. Tak, świeżość i przygotowanie i przede wszystkim szybkość. Tak. Ale zawsze myślałem, że ta kawa jest brązowa. Natomiast jeżeli pojechałem do tej palarni kawy, tak naprawdę to jest chyba prawidłowe słowo, palarnia kawy, zobaczyłem, że ziarna kawy są zielone i dopiero w odpowiedni sposób, w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim czasie są wypalane do danej jakości, która interesuje, w zależności od tego, kto jaką kawę sprzedaje, z jakiego krańca świata do nas ją sprowadza. Kawa musi być bardzo dobrej jakości, ale też sprzęt, który przygotowuje tą kawę, też musi być jak najwyższej jakości, tak aby ona była dobrze zmielona, a przede wszystkim pod odpowiednim ciśnieniem zaparzona, prawda? Tak, to jest bardzo ważne. A u Ciebie rano jak wygląda dzień? Czy też... No, powiem szczerze, wstaję i myślę o kawie. Tak więc, Piotrze, naciśnijmy ten magiczny przycisk. Ja zabieram się do roboty. Dobrze. Przygotujemy dzisiaj szparagi grillowane. To jest sosem ze świeżo parzonej kawy. Tak więc ruszam, przygotujesz mi kawę, tak. Pomożesz mi w przygotowaniu dressingu, ja powiem Tobie, dobrze, co dorzucamy. Tak więc biorę się za szparagi, przygotuję te szparagi sobie ładnie obetnę. Jeżeli chodzi o szparagi, jak one reagują w ogóle na kawę? Jak... Jest to naprawdę niesamowity smak, dlatego że szparag jako sam w sobie jest takim warzywem trochę mdłym. On potrzebuje takich bardziej zdecydowanych smaków, czyli dodatków sosu. Poza tym kawa też bardzo dobrze reaguje z chlorofilem. Te warzywa się zawierające chlorofil, tak jak zawierają bardzo dużo szparagi, one się nie utlniają. Ta kawa, jak wiemy, zawiera wiele toksyn, które nie powodują utlenienia. Tak więc tutaj wrzucamy. A jeżeli przygotowujesz tego typu danie u siebie, czy w restauracji, czy u siebie w domu, to też korzystasz z tej kawy takiej, która jest świeżo przygotowana? Tak, tylko i wyłącznie świeżo parzona, dlatego że ona ma niesamowity aromat. To jest bardzo ważne przygotowanie sosu. Teraz podlejemy troszeczkę na grillu oliwę. Tak. Pamiętajmy o tym, aby używać jak najlepszej jakości oliwy. Oliwa pewnie z pierwszego tłoczenia. Tak, czyli z pierwszej jakości, tak. Starajmy się kupować ją w ciemnych butelkach, aby ona się też nie utleniła, bo pamiętajmy o to, że jednak oliwa się utlenia. To tak jak z wodą. Im ciemniejsze naczynie, tym lepsza później jakość wody. Tak. Mamy już kawę. Mamy kawę świeżą, zmieloną przez ekspres. Czyli wlejmy sobie do miseczki. Tutaj kawę, proszę. Całość? Tak. Okej. Super. Do tego dolewamy sosu
sojowego. Sos sojowy też jest chyba bardzo aromatyczny. Tak, nie miałem takiego połączenia. Aromatyczny, zawiera bardzo dużo soli, tak więc już nie musimy tych szparagów solić. Do tego dolewamy wcześniej zredukowany ocet balsamiczny. Redukowaliśmy, to był taki aromat ocetu. Czyli to samo, co redukowaliśmy z owocami. Tak. Nie wiem, czy wiesz, że też kawę można zredukować, bo teraz często są takie sytuacje, jak wchodzisz do sklepu, widzisz, że są te kawy mrożone fajne, czy cold brew, czy różnego rodzaju inne nazwy, gdzie jest to kawa czysto stuprocentowa, ale jest podana w formie zimnej, czyli po prostu czyli zabierasz... Czyli jest taka zredukowana. Też. I zabierasz ją ze sobą gdziekolwiek chcesz, czy jedziesz bardzo długo i wtedy możesz świeżej kawy fajnej, łyk zimnej, odkręconej wypić, więc to też jest, wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł. Widzę, tutaj że... proszę Ciebie, abyś mi tutaj tak sobie tak delikatnie, ruchem wymieszał, aby połączyć te składniki. Jest to ja zajmę się szparagami, ale czuć, że aromat jest tego octu balsamicznego jest fajny, tym bardziej, że nie musimy już tego słodzić, bo mamy naturalny cukier z tego octu balsamicznego. Powiem, ja tutaj szparagi przełożę, niech nam się one... Powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze takiego połączenia kawy w ten sposób i połączenia smaków, które teraz tutaj robisz. Teraz jest chyba sezon na szparagi. Tak jest, one co prawda się spóźniły, bo maj był zimny, teraz czerwiec nadrapia. Jak widzimy, szparagi są naprawdę dorodne, fajne, no i mają taki fajny swój zapach. Takiej świeżości, prawda? Tak jak była woda, jak jest kawa. Wszystko jest aromat. Ja kocham aromaty. Aromaty, które wydobywają się z tych warzyw, one po prostu... A poza tym kocham jeść. Kocham gotować. Uwielbiam gotować dla znajomych. To jest naprawdę fajne, kiedy widzę, że znajomi widzą. O! Dzisiaj mamy szparagi z kawą. No nie jadłem czegoś takiego, no nie widziałem czegoś tego. To jest fajne. Czyli tak naprawdę możesz się bawić smakami. Tak, uwielbiam się bawić smakami. Bierzesz sobie taką świeżą kawę. O kurczę, co dzisiaj zrobię z kawy? Wypiję, oczywiście rano i super. I ten smak jest dla nas bardzo fajny, przyjazny i rzeczywiście stawia nas na nogi. Ja zawsze się zastanawiałem, jak obliczyć ten czas kawy, gdzie wypijemy i kiedy od razu nas stawia na nogi. Więc to pewnie dla każdego to jest inaczej. Więc... Tak, ja nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Nawet w pracy, kiedy gotuję tutaj ze swoim zespołem, smażymy, wymyślamy jakieś fajne potrawy, no kawa jest po prostu bez kawy nie ma dnia. Tak. Kawa musi być. Włosi często, mamy. Tak, Włosi często piją kawę wieczorami. Tym bardziej, że Włosi jedzą bardzo dużo, a kawa, o czym bardzo mało osób wie, ona naprawdę pomaga w trawieniu. Tak. Także to też już szparagi powoli nam dochodzą. Ja natomiast kocham kawę też białą. No, super, super, widzę, to mi wymieszałeś kapitalnie. Zauważ, jaki jest piękny kolor, ciemny. Tak. Wręcz bym powiedział taki czarny, brunatno-czarny. Co można zrobić z kawy? Tak, tym bardziej, że... O, już tutaj mamy sosik. Zaraz ułożymy nasze zgrillowane szparagi. Powoli już widzę, dochodzą. Wrzucamy. U was też, można powiedzieć, piastuje się taką tradycję, że zawsze po dobrym obiedzie fajny deser, musi być dobra kawa? Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne. Ja na przykład często lubiłem takie smaki właśnie kawowe, jeżeli chodzi o ciasta czy różnego rodzaju cukierników szaleństwa, gdzie oni fajnie to łączą i fajnie bawią się smakami, również właśnie z kawą. Nie tylko świeżo mieloną, ale też w różnych innych. Tak, tutaj mamy sosik. Jeszcze go troszeczkę tutaj polejemy po szparagach, aby taki bardziej smak. Im więcej tego sosu, tym bardziej, tym fajnie, bo szparagi lubią sos. Także tutaj mamy takie fajne, nam się zrobiło czarne dno. Jeszcze do dekoracji użyjemy troszeczkę ostrej papryki. Ja tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o pomieszanie sosu sojowego z kawą, jeżeli chodzi o dania suszy, czy rzeczywiście może tej kawy nie dać trochę do sosu sojowego, czy to nie będzie profanacja? Nie ma. Obecnie jest kuchnia, nazwijmy ją Nouvelle, gdzie każdy smak jest fajny, tym bardziej, że uważam, że kucharze, jak i szefowie kuchni powinni jak najbardziej wymyślać potrawy, łączyć te smaki z całego świata i wtedy ta kuchnia jest bogata. Tak jak tutaj mamy połączenie kawy z octem balsamicznym i szparagami. No to powiem, jest to bardzo, bardzo nowatorskie, ale smak jest niesamowity.
Okej, zaraz pewnie tutaj wszyscy będą próbować. Nie wiem, czy nam wystarczy, ale dobrze, że mamy trochę zapasu. Mamy jeszcze grilla, mamy sosu, tak więc dogrillujemy, gdyby... A jeszcze mam, jeszcze mam pytanie, jeżeli chodzi o kawę i rodzaj kawy, to musi być arabika, to są kawy, które wybierasz? Tak, ja wybieram głównie arabikę, bo ona jest taka bardzo aromatyczna, a jednocześnie ma ten swój taki ostry smak. Bo do warzyw, warzywa lubią zdecydowany smak, ostry smak. Tak więc tutaj arabika jest jedną z lepszych gatunków kaw, jeżeli chodzi o warzywa szparagi. Czyli takie danie możemy zaproponować też fajnie w nowoczesnej kuchni jako wege. Tak, tym bardziej, że ono nie wymaga jakichś skomplikowania. Sos jest prosty, w połączeniu parzymy kawę, dodajemy ten elementy sosu, czyli zredukowany ocet balsamiczny, troszeczkę soja sosu. Wtedy już nie musimy solić tego, mamy wystarczającą ilość soli, naturalny cukier. Tak więc danie jest szybkie, zdrowe, a przede wszystkim kolorowe. Kolorowe. Ja mam jeszcze takie pytanie na koniec. Czy ty jako kawosz, który pije codziennie rano, uważasz, że dobrym pomysłem jest na przykład wynajmowanie urządzeń do kawy, ekspresów do kawy dla ludzi, którzy lubią dobrą jakość? Tak, tym bardziej, że wystarczy sobie wynająć ekspres. Nie muszę się martwić o to, że ekspres mi się zepsuje, bo jeżeli się zepsuje, to dostanę go w ramach jak gdyby naprawy drugi. Tak. Nie muszę się martwić o czyszczenie go, naprawianie, tak więc wynajmowanie ekspresu jest fantastyczną sprawą. No tak, no, tym się zajmujemy i to chcemy też pokazać, że nie trzeba inwestować dużej gotówki i kupować bardzo drogie ekspresy. Niejednokrotnie nie wiemy, jaki wybrać, na jaki się zdecydować, jaką wydajność wybrać ekspresu i co możemy z nim zrobić, więc my chętnie podpowiadamy i chętnie naprawdę uczymy też klientów, żeby korzystali z nowoczesnych źródeł dostępu do fajnego sprzętu. Wynajęcie ekspresu naprawdę jest tylko chwila, dzwonimy i on jest. Za chwilę zrobimy coś na gorące dni, na poranne śniadanie, czyli zrobimy smoothie bananowo-kawowe. Bananowo-kawowe. Tak, banan z kawą też rewelacyjnie smakuje. No akurat mamy tą przyjemność, że możemy pierwszy spróbować. Także śmiało możemy, jedzenie najlepiej smakuje, jeżeli bierzemy je rękoma, bierzemy sobie szparagi, maczamy w tym sosie kawowym. On bardzo ładnie nam tutaj przylega do tych szparagów. Taki soczysty jest szparag, do tego taki obfity, ten sos gęsty, tak więc... No to ja pójdę, widzę, że nasza tutaj... No rewelacja, po prostu rewelacja. No jest fajnie, bo... Czekam twojej oceny. Ja będę jeszcze lepszy. Powiem szczerze, że bardzo super. Bardzo ci dziękuję za to fajne danie, gdzie pokazałeś, jak można wykorzystać urządzenie i zarówno kawę do stworzenia szybkiego, fajnego, prostego dania. Tak. A jest to bardzo oryginalne danie, a przede wszystkim nie wymaga dużej pracy. Nie. Wystarczy wrzucić szparagi, one się same grillują, kawa się sama robi, wystarczy tylko wszystko połączyć i mamy danie. Następną propozycją na wykorzystanie kawy będzie smoothie bananowe z aromatyczną kawą. Zaczynamy, bierzemy się. Bierzemy banany, dwie sztuki. O, bierzemy sobie te banany. Tak. Banany bardzo dużo energii. Tak, dlatego na śniadanie jest rewelacyjne. A dzisiaj jest piątek. Tak, jest potrzebne. Jest potrzebne, żeby naładować siły na weekend, bo pewnie zapewne dużo ludzi też przygotowuje się i chce mieć fajne napoje o różnej, tak naprawdę. Tym bardziej taki banan jest fajny na śniadanie. Tak. Po dobrej, fajnej imprezie, zazwyczaj nie chce się mieść, to dorzucimy sobie takie smoothie bananowe. I kawa, która pobudza. Kawa pobudza. Banan jest fajny, wypełniający, prawda? Tak, fajną ma strukturę. I strukturę, tak. A poza tym też i zapach. Tak więc zapach bananu, aromat kawy, połączenie bardzo fajne. Może być ciekawe. A próbowałeś kiedyś robić lody z kawą, z dodatkiem kawy? Tak, tak. Nawet próbowałem robić połączenie sorbetu. No nie?
banan, cytryna i kawa. Smakuje obłędnie. Pobudza niesamowicie na takie gorące, upalne dni, jest naprawdę fajne. Czyli to jest taki powrót do naszego któregoś odcinka, że możemy zrobić fajne, orzeźwiające. Tak, tak, tak. Dolewamy schłodzone mleko. Temperaturę mleka z reguły jaką preferujesz, jeżeli chodzi o... W granicach 5 stopni jest taki najfajniejszy, bo w momencie, kiedy dodamy banana, ten banan nam ociepli to mleko, natomiast ogrzeje. Natomiast bananów nigdy nie trzymamy w lodówce, tylko trzymamy na zewnątrz, one wtedy nam dojrzewają, ale jednocześnie są słodkie, nie są takie zbite. Czyli? Nie przypominam takiej konsystencji, potocznie mówiąc, kartofla. Kartofla. Czyli... Banan jest bardzo fajnym owocem, jest delikatnym, ale pod warunkiem, jeżeli nie trzymamy go w lodówce, tylko... Banany jak kawa też przyjeżdżają do nas z daleka. Tak, czyli też musimy je pielęgnować. Czyli też muszą pielęgnować, czyli też muszą dojrzeć. Tak, jak musimy przepalić kawę. Tak? Wypalić kawę, tak. Więc... Czyli dzisiaj mamy dobre połączenie. Tak, także... Preferujesz kawę z ekspresu? Oczywiście, jak najbardziej. Tylko i wyłącznie z ekspresu. Oczywiście my zrobimy, pokażemy wam, jak się... Magiczny przycisk, tak, i lecimy. Jak się wam parzy kawę. Natomiast my też tą kawę dajemy schłodzoną. Tak? My chcemy pokazać tutaj też jakby wartości urządzenia, ale też kawę dajemy schłodzoną. Tak, schłodzoną. Jeżeli chodzi o kawę, jeżeli chodzi o przygotowanie i urządzenia, to preferujesz podstawowy mikser? Tak, podstawowy blender do smoothie. Jest najlepszy, dlatego że wrzucamy wszystko, to nam się miksuje, jednocześnie kielich blendera służy nam za bardzo fajny dzbanek do nalewania tego smoothie, tak więc mamy dwa w jednym. Tak, trzeba pamiętać tylko, żeby zamykać. Tak, to jest ważne, bo wtedy naprawdę nic, można być zdziwionym. Tak, żeby nic się nie wydarzyło. Zamiast wypijemy smoothie, to się nim tak, oblejemy. Tak jest, tak. I wtedy będzie cała kuchnia. No kawa już nam widzę, tutaj się zaparzyła. Tak, także... kawa się zaparzyła nam, także... więc fajnie, jeżeli chodzi o... Pozwolę ci wlać tak, ten fantastyczny... Powinność, tak. Czy życzysz sobie trochę? Całość. Całość. Oczywiście, tak. Okej. Okay. Tutaj zamykamy. Obroty szybkie. Tak, jak najszybsze obroty. Dość krótko miksujemy, żeby nie miksować tych bananów w nieskończoność. Jeżeli się trafią malutkie drobinki, no met fajnie, bo to bardziej jest, fajnie smakuje. Jest no, tak, smoothie, czujemy takie smoothie, tak, tak. Niektórzy robią smoothie takie puszyste, a on powinno zawierać takie kawałki tych owoców. Wtedy wiemy, że te owoce są świeże, tak. I mamy te owoce. Czyli jak dodamy lodu, czy je dodamy puszystości? Czyli dodamy puszystości. Jeżeli ktoś bardziej lubi schłodzone, to może sobie dorzucić 2-3 kostki lodu, zmiksować. Wtedy to smoothie będzie bardziej zimne, chłodne, jeżeli... I puszyste. I puszyste jednocześnie. No, ale tak. Na rano preferujesz normalną temperaturę. Taką pokojową temperaturę, tak. Tak więc... To, co mamy z owoców i to, co mamy z mleka. Tak, więc... spróbujemy, co nam wyszło. Proszę. No, to jest takie fajne, puszyste. Tak. Tutaj mamy kawałki tych owoców. Dla ciebie. Ja widzę, proszę, że tutaj też wszyscy nas obserwują. Tak, zawsze czekają. Zawsze później musimy robić, dorabiać. Tak, tym bardziej, że szparagi zrobiły furorę, to teraz tak. Miejmy nadzieję, że nasz smoothie też. Tak. Zapach na pewno jest bardzo, bardzo fajny, jeżeli chodzi o kolor też. Jest taki typowy kolor kawy, prawda? Mhm. Smak. Dla mnie jest bardzo fajne. Banan rzeczywiście super w połączeniu z kawą. Mamy naturalny smak, tak. Nie musimy dodawać cukru. Mhm. Mleko zawiera cukier. Banany zawierają też naturalny cukier. Kawa jest mocnym, takim ostrym dodatkiem i nabiera to bardzo fajnego smaku. Na rano, czyli jak się budzimy i rzeczywiście chcemy się naładować energią, polecam w tej temperaturze, natomiast pewnie na wieczór, tak, polecam bardzo schłodzone. Schłodzone, czyli z lodem. A możemy też zrobić tak, że tego typu produkty wstawiamy sobie na przykład do lodówki, rano sobie przygotowujemy, przychodzimy po południu z pracy, mamy przygotowane świeże. Tak. To wtedy jest smoothie. Bardzo dobrze zmiksowane, to nam się nic tutaj złego nie wydarzy, będzie cały czas zmiksowane, także tego. Ale musimy pamiętać o jednym, używamy jak najlepszych produktów.
jak najlepiej. Jest... Czyli jeżeli idziemy po zakupy, czyli dobieramy odpowiednie banany, tak, dobieramy odpowiednie mleko, dobieramy odpowiednie... Tak, tym bardziej banany powinny być chyba jak najbardziej żółte, wtedy one są słodkie i wiemy, że one są dojrzałe. Banany, które są takie lekko zielonkawo-żółte, one jeszcze potrzebują kilku dni, kilku żeby dni. Doszły do siebie dojrzałe. A jeżeli chodzi o mleko, jakie mleko używamy najczęściej do tego? Możemy używać różnych rodzajów? Tak, różnego tłuszczu, zawartości tłuszczu mleka. Ja używam mleka tutaj akurat na śniadanie 3,2% tłuszczu, natomiast możemy używać mleka o zawartości zerowej tłuszczu, bądź mleka 2%, w zależności od tego, jakie lubimy mleko, czy bardziej tłuste, czy mniej tłuste, czy zupełnie w ogóle bez tłuszczu. A jeżeli chcemy egzotykę, to wtedy mleko kokosowe. Również możemy zrobić z mlekiem kokosowym, będzie bardziej egzotycznie. I egzotycznie możemy to połączyć z kawą. Oczywiście, jak najbardziej. Kawa pasuje do wszystkiego tak naprawdę. Potrawy, które tutaj przedstawiliśmy z Piotrem, są proste, szybkie, ale wyglądające naprawdę fajnie. Po trawach byłem pomocnikiem, szef najwięcej pracy dziękuję wykonał. Dziękuję za pomoc. Widzę, że udało mi się troszeczkę Ciebie nauczyć, chociaż dwóch rzeczy, ale zawsze coś. Tak. Dziękujemy i zapraszamy na następny odcinek. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia.